świecić jak najlepiej. Zwłaszcza dużo zdrowia i radości, zwłaszcza wewnętrznej. To i nasza modlitwa kapłanów i wasza modlitwa i życzliwość Pana Wójta, Pana Wojewody, który na pewno wam będzie życzył wszystkiego no i wasze pragnienia się spełnią. Wśród złotych jubilantów jest 8 par jubilantów. Wśród nich najstarsi, gdy chodzi o staż małżeński, Waleria i Karol Zelkowie. Właśnie wszystkim złotym jubilantom na ich ręce składam najlepsze gratulacje i życzenia. A wśród srebrnych jubilantów jest 27 par, które przeżywały w ubiegłym roku swoje jubileusze. A wśród nich jest pan przewodniczący rady, pan Marcinek, ja ze swoją żoną Zofią i wszystkim srebrnym jubilantom na ręce składamy szczere gratulacje, gorące uścisk i najlepsze życzenia. Na wszystkim tej gromadzie niech błogosławi Bóg wszechmocny, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.
księża, iż nam wspólnie trwają kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Ziemi Rimo. I jesteśmy pod wrażeniem, że możemy być przed Wami, że możemy stanąć przed Wami, że możemy wspólnie z Wami spędzić ten piękny wieczór, wieczór, który zapewne przypomnie Wam wiele, wiele chwil tych czasów, kiedy stanęliście i powiedzieliście przed ołtarzem tak. Bardzo nam miło, że jesteście wspólnie z Wami. Serdecznie Was witamy. I chcę podziękować na wstępie księdzu proboszczowi parafii Łąkwy Górnej, księdzu proboszczowi parafii Żegucina za sprawowanie najświętszej ofiary mszy dziewczynnej, za Waszą pomyślność na kolejne dalsze lata. Być dumny do tego miejsca zamieszkania, wsi, miasta. Będziecie pięknie, gdy miasto, wieś mogą być z niego dumne. My jesteśmy dumni z Was, gdyż wspólnie razem pracujemy, aby żyło się lepiej, dostatniej, aby dzieci Wasze i Wasze wnuki, mieszkańcy naszej gminy, naszej małej ojczyzny, Małopolski, miały lepsze warunki do nauki, miały lepszą pracę, a Wam żyło się dobrze. Proszę Państwa, przede wszystkim należy Państwu podziękować. Podziękować, bo jak sięgniemy pamięcią 50 lat wstecz, a ja już mogę sięgać 50 lat wstecz, to widzimy trochę inną Polskę. Jak oglądamy telewizor, jak czytamy gazetę, to ciągle tylko jakiś polityków widzimy. Ale Polskę buduje nie polityk. Polskę się buduje we własnej rodzinie. Polskę się buduje we własnej dobrocie. I tylko Państwo wiedzą, jak trudno przyszło przez te 50 lat budować. Ale to, że jesteśmy dzisiaj dumni, tak jak mówił Pan Wójt, to, że ja z przyjemnością przyjeżdżam do tej gminy, bo ona zasługuje na to, żeby ją odwiedzać, to jest Państwa zasługa. Rządy się zmieniają, a ludzie tkwią tam, gdzie ich korzenie i budują. Czego Państwu życzyć? No przede wszystkim zdrowia. Żeby Państwo jak najdłużej mogli się cieszyć zdrowiem, które pozwala nie zależeć od innych. Bo to jest ważne, żeby mieć poczucie takiej wolności. Życzę, żeby Państwa otaczała wdzięczność. Naturalna wdzięczność płynąca z serca tych, którzy Państwu bardzo dużo zawdzięczają. Żeby Państwa chciano słuchać. Jak jest wszystko dobrze, to się nikogo nie słucha, bo się każdy uważa za wystarczająco przygotowanego. Jak jest gorzej, to się starszego słucha, bo on już przez niejedną biedę w życiu przeszedł. Żeby Państwa słuchano, żeby Państwo mogli się podzielić tym, co Państwu udało się w trudnych czasach dokonać. Nam należy wszystkim życzyć, żebyśmy umieli Państwa właśnie słuchać. Żebyśmy Państwa umieli pytać wtedy, gdy sami błądzimy. Zapraszam do dekoracji Państwa Zofię i Władysława Gajewskich. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oznaczam Panią medalem za długoletnie życie małżeńskie.
imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oznaczam panu medal za dobre podejście. Państwa Walerię i Stanisława Paruch. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oznaczam panu medalem za długoletnie poczucie nosi. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polski oznaczam pana radnego za dobre wygłoszenie. Oznaczam pana medalem za długoletnie poczucie Państwo Stefania i Krzysztof Paruch.
drugie. Thank you.
Wojewodą, Zgodnym się Zatoszczą, Panie Wójcie, Panie Kierownik Obrony Stanu Cywilnego i wszyscy zacni do swojej jubilacji, a szczególnie ci, którzy obchodzą złote gody. My młodsi jesteśmy dopiero na półmetku tej drogi i słusznie wojewoda powiedział, że wszyscy się uczymy. My właśnie uczymy, pobieramy nauki od tych starszych i nie tylko w tych trudnych, ale i w tych dobrych chwilach również, bowiem doświadczenie życiowe jest bardzo ważne. Tego jest trudno znaleźć w jakiejkolwiek literaturze. Różnego rodzaju są literatury, a natomiast literatura życia jest niepisana. Czytamy ją z innych. Szanowny Panie Wojewodzie, szczególnie chcę podziękować Panu w imieniu nas oznaczonych jubilatów za to, że widzi Pan, widzi rząd, bo jest Pan reprezentantem, przedstawicielem rządu, właśnie wagę rodziny. Wagę rodziny, która jest bardzo ważna właśnie w dzisiejszym czasie, w którym etos jest nieco rodziny zachwiany, bo to nie jest w naszym kraju, ale w dzisiejszym świecie globalnym jest zagrożony i dostrzegamy, widzimy, że on zwłaszcza poprzez właśnie nasze związki zainteresowane media. Również chcę podziękować księżom, że w ładny sposób celebrowali, bardzo ładny sposób celebrowali dzisiejszą mszę świętą, przypomnieli nam o złożonych niegdyś przyrzeczenia, które sobie składali. Myślę, że dla nas wszystkich była to też moment takich wzruszenia, bowiem większość z nas, przynajmniej, ale myślę, że większość z nas brała ślub właśnie w tym kościele i przypomniało się nam, jak kiedyś żeśmy tam stali przed tym ołtarzem, mieliśmy przygotowane klęczniki i składaliśmy sobie przyrzeczenia. Owszem, ten czas pewnie ta chwila była bardziej emocjonalna jak dzisiaj, bowiem dzisiaj już mamy trochę tego bagażu doświadczenia, myślę, że pozytywnego również, ale niemniej jednak dzisiaj to wspominamy z łezką w oku. Cieszę się, że mogę z Wami, że możemy wspólnie z Wami świętować, obchodzić jubileusze. Również spotkamy się na co dzień, ale nie wiedziałem, że wszyscy akurat ci w Radzie w tym samym roku, albo że ja w Radzie w tym samym roku wspólnie z żoną wśród co tutaj koledzy i koleżanki wspólnie zebraliśmy się. Na dzień dzisiejszy wszystkim życzę dobrego świętowania, dobrego wspominania naszych rocznic, przeżytych chwil i długich lat życia. Jeszcze kolejny jubileusz, czyli na ten rok, którego progu dzisiaj stoimy, bowiem jesteśmy w progu praktycznie nowego roku. Życzę wszystkim dużo zdrowia, sukcesów, życzę rodzinnym, żeby się jak najlepiej układało i w życiu również zawodowym wszystkiego najlepszego, żeby nie brakowało i tych dróg doczesnych i tych dróg duchowych. Wszystkiego dobrego. Szanowni Państwo, Panie podobno, dla mnie z szampanem, pozwólcie, że będę wyrażycielem własnym i waszym. Bardzo serdecznie podziękuję Panu Wojewodzie, że wyróżnił się godzinę, że czas jego taki piękny, taki czas obarczony bardzo wieloma obowiązkami, żyje mu okazję. Wstępnie chociaż widzieć kalendarz, jaki na napełnionym sekretariacie zadaniami, które ma do wykonania na przestrzeni kolejnych miesięcy i tygodni, że bardzo mu za to podziękuję. Panie Wojewodo, kiedy spotykaliśmy się w różnych miejscach, kiedy Pan pełnił bardzo odpowiedzialne funkcje rządowe, kierował instytucjami o znaczeniu rządowym, to ciągle widziałem Pana troskę o człowieka.
Ciągle widziałem Pana troskę, bo obserwowałem ten dzień Pański od godziny prawie 6 rano do godziny 22. I ciągle Pan się martwił, żeby zdrowiu było jak najlepiej, żeby w naszym portfelach było jak najlepiej, a teraz, żeby w naszym pięknym województwie również było jak najlepiej. Panie Wojewodzie, dużo zdrowia i przyjmij od nas skromny upominek. Jest tam taka bajka choinkowa, jest tam przecinka, książka kucharska, które promuje przedsiębiorstwo rozwoju i wspierania przedsiębiorczości w naszej gminie i jakieś jeszcze formy skromne jak i kubę. Panie Wojewodzie, niech to przypomina na nasze piękne spotkanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.